Nie pieprz pietrze, pieprzem pieprza. Wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie po to wieprza pieprze, żeby mięso było lepsze, żeby mięso było lepsze. W samym sercu Torunia, w kuchni restauracji Nikolaus, dwoje kucharzy pod okiem specjalistów przygotowuje dania z wieprzowiny. Mam nadzieję, że ciągle jeszcze czujecie niedosyt, bo ja wciąż jestem głodna wieprzowiny. W naszym programie udowadniamy, że to popularne mięso może się zamienić w wyrafinowaną, a przy tym niedrogą potrawę. Najlepiej o tym wiedzą nasi kucharze. Agata, Bartek, zapraszam. Witamy serdecznie ponownie w naszej kuchni. Witam was. Dzień dobry. Dzień dobry. Agata Jędraszczak, blogerka kulinarna. Kocha gotować, myśleć o gotowaniu i jeść to, co ugotowała. Z wykształcenia prawniczka, jednak to właśnie w kuchni znalazła swoje miejsce. Stara się gotować prosto, ale zawsze pysznie. Bartłomiej Witkowski, kucharz z pasją i z zawodu. Kiedy gotuje, nie liczy się nic innego. W kuchni jest czas na pracę i wykonanie zadania. A sukces każdego dnia osiąga się według niego tylko głową i sercem. Kochani, jaki macie pomysł na dzisiejszy obiad? Czym nas zaskoczycie? Dzisiaj polędwica. Czyli chyba takie mięso, polędwica wieprzowa, która kojarzy się nam z takim troszkę wyrafinowanym taka obiadem, elegancka. Prawda? Wdzięczny temat, ale bardzo delikatny i łatwy do zepsucia. Jest to taki wyniosły, taki najbardziej, powiedzmy, elegancka część wieprzowiny, jak dla mnie przynajmniej. Ja dzisiaj będę ją robił, troszeczkę potraktuję ją znowu alkoholem. Wódka wiśniowa, jałowiec, rozmaryn, miód, do tego grillowane warzywa i sos z czerwonego wina. A ty, Agata, jak ją podasz? A na biało, w sensie z białego wina, śmietanki, z jarmużem, musztardą ziarnistą, więc znowu będzie jasno i ciemno. Ciemna, jasna strona mocy. Przeciwieństwa się przyciągają, jak widzimy już od kilku odcinków, także myślę, że będzie znowu kolorowo i zabawnie i smacznie. Okej, okay, błagam was zatem, nie zepsujcie jej. Do pracy, powodzenia życzę. Dziękujemy bardzo. Wysoko postawiona poprzeczka, nie zepsujmy, Bartku. Na razie wydaje się dziecinnie proste i jak na ciemną A stronę mocy wygląda na przykład całkiem jasno. Ja sobie tą polędwiczkę przełożyłem na deskę. Bartek zaczyna od mięsa. Dzieli polędwiczki na równe, nieduże kawałeczki. Ciach bajera. Ale to Stawiam dopiero początek zadania. I gotujemy ziemniaczki. Pierwsza czynność, tak zwana organizacja pracy, proszę panią. Organizacja pracy nie budzi żadnych zastrzeżeń. Ale uwaga, zaraz w kuchni rozniosą się aromaty z marynaty. Marynata będzie taka delikatna. Mam tu olej, ocet jabłkowy. Dodam teraz sąbek czosnku, ale tylko tak delikatnie rozgnieciony, żeby trochę aromatu przeniósł. Marynata do polędwiczki. Wódka wiśniowa, olej, rozgnieciony jałowiec. Brzmi fantastycznie. Wow! Miałaś jeszcze rozmaryn może? Ale to nie koniec marynaty Bartka. Oprócz rozmarynu dodam do marynaty troszeczkę tymianku również, żeby było bardzo ziołowo. I delikatnie miodzik. I mięso do środka już poporcjowane. Teraz delikatne mięso nabierze charakteru. Nie będziemy ich rozbijać, tylko delikatnie zgnieciemy ręką, żeby ich nie pozabijać tutaj. Polędwiczki nie dajemy żadnej soli, pieprzu. To warto zapamiętać. Chowam teraz całość do lodówki. Niech przejdzie swoim smakiem. Zaraz, zaraz. To ma być towarzystwo dla wykwintnej polędwiczki? Jeśli to będzie taki jeszcze mega wieprzowy akcent, to będzie kaszanka panierowana i będzie smażona w głębokim tłuszczu. W środku będzie fajnie taka kremowa, a z zewnątrz chrupiąca. Wiesz, o co chodzi? To ja chcę, bo ja lubię kaszankę. Tak jak się smaży, nie wiem co. A jest gruba zasada, że nie ma niczego, co usmażone w głębokim tłuszczu nie stałoby się lepsze. Wiadomiks. Inwencja Bartka jest zaskakująca. Budzi ciekawość i apetyt. O, jeszcze potrzebuję tak, małą misuchnę na jajeczko. Agato, czy ja mógłbym cię prosić o miseczkę? Dziękuję bardzo, fantastycznie. Jajeczko wbijamy, możemy zrobić takie fajne wbicie jajka. Nie ma to jak praca połączona z dobrą zabawą. Ojejku, jejku. Polędwiczka wieprzowa ma mało tłuszczu, mało kalorii, a bardzo dużo białka. Jest podstawowym składnikiem diety sportowców, ale także osób dbających o linię. Niektórzy myślą, że planując zdrową dietę, powinni ją wyrzucić ze swojego menu. Nic bardziej mylnego. Posłuchajcie naszych ekspertów. Karolina Gruszecka, dietetyk.
Od najmłodszych lat związana ze sportem oraz tańcem. Chętnie wciela się w rolę wymagającej, ale zarazem pomocnej pani trener. Profesor Wojciech Kapelański jako naukowiec dba o najwyższą jakość mięsa wieprzowego. Pracuje badawczo nad stworzeniem nowej rasy świń. Katarzyna Buszkiewicz, nauczycielka przedmiotów zawodowych, kulinarnych i ekonomicznych. Na co dzień mierzy się z wyzwaniami kuchennej ekonomii jako zawodowiec i mama. Grzegorz Parczewski, doświadczony szef kuchni, od dziecka związany ze sztuką. Sam nazywa się czasem kuchennym Leonardo da Vinci. Na talerzu tworzy prawdziwe dzieła. Iwona ma wiele pytań do ekspertów, bo polędwiczki są mięsem miękkim, soczystym i szlachetnym. Warto więc szczegółowo dopytać o walory tej najdelikatniejszej części wieprzowiny. Ale jak zawsze rozsądnie zacząć od finansów. Polędwiczka wieprzowa brzmi ekskluzywnie. Czy to oznacza, że nasz obiad musi być drogi? Niekoniecznie musi być drogi, dlatego że pomimo, że polędwica jest drogim elementem tuszy wieprzowym, najdroższym, najbardziej ekskluzywnym, jednakże możemy sobie na nie pozwolić spokojnie, dlatego że tylko 100 gram, jeżeli użyjemy do wykonania naszej potrawy, to jest raptem 3 zł, jeżeli byśmy brali cenę tą najwyższą na rynku 30 zł za kilogram. Dlatego myślę, że każdy powinien pamiętać o tym, że ta polędwiczka jednak zagościła u niego na ich stołach. Pani Kasiu, pani weźmie pod lupę teraz dania naszych kucharzy i proszę przeliczyć koszty. Zgodnie z zasadą, że nie ma tego dobrego, czego nie da się polepszyć, sprawdzimy, czy dotyczy to także wieprzowiny. Panie profesorze, pan pracuje nad nową rasą świń. Czy to oznacza, że ta wieprzowina będzie jeszcze lepsza? To znaczy może nie nad nową rasą świń, chociaż to też może gdzieś jest tam w perspektywie, ale nad doskonaleniem tychże świń i właśnie w tym kierunku, który jest w jakimś sensie istotny dla konsumenta, więc poprawa jakości tejże wieprzowiny i to przy wykorzystaniu różnych metod, od tych najprostszych związanych z selekcją poprzez te, które wymagają bardziej wyrafinowanych metod, tak jak genetyka molekularna i tym podobne. A skoro już mowa o jakości, to czy polędwiczkę wieprzową można porównać do białego mięsa? Rzeczywiście spotkałam się z takim określeniem, że polędwica wieprzowa jest nazywana białym mięsem. Jest to spowodowane wyjątkowym składem kwasów tłuszczowych, ponieważ w polędwiczce wieprzowej jest on bardzo korzystny. Polędwica ta zawiera kwasy tłuszczowe omega-3, omega-6 i ma bardzo mało tego tłuszczu. Czas sprawdzić, co u naszych kucharzy. Agata i Bartek nie mają dzisiaj łatwo, bo surowym wzrokiem ich działania ocenia Grzegorz Parczewski. Kucharz nad kucharze. Ja sobie przymarynuję te warzywka, tylko potrzebuję małą blaszkę. Blaszkie? Blaszkie. Agaty i Bartka nie opuszcza dobry humor, ani nie peszy wizyta znanego mistrza kuchni. Ale fajnie, że możemy gościć profesjonalistę, prawda, o naszej kuchni. Witamy. Szefie, miło mi. Generalnie chcielibyśmy troszeczkę powymieniać się może dzisiaj informacjami na temat tak wspaniałego produktu, jak jest polędwiczka wieprzowa. No, ja myślę, że ze szczególną taką delikatnością powinno się obchodzić z tym produktem. No i myślę, że idziemy gdzieś w tym kierunku, ale też nie chciałbym, żeby to było zbyt takie płaskie, płytkie. Dlatego też w moim na przykład daniu wystąpi wódka wiśniowa i polska kaszanka wieprzowa. No, bardzo mi to intryguje, kaszanka szczególnie przy tej szlachetnej polędwicy, będzie się równoważyło. Mamy tu zgodnie z zasadą od ryjka po ogonek, chcemy wszystko wykorzystać, ale czy to jest tak w restauracjach? Bo chyba tak jest, że polędwica wieprzowa bardzo dużo się cieszy sympatią klientów. Chyba najwięcej się tej polędwiczki sprzedaje, tak, że jest delikatne, bardzo delikatne nawet bym powiedział. W stosunku do innych, ale patrzę w obróbce przede wszystkim. Ale no, ja tak bym się aż nie galopowała, bo przecież wiem, że też czasami potrafimy ją sknocić, prawda? Bo to przeciągnąć nie tak trudno znowu wieprzowinkę. No, są różne opinie, które mówią, żeby nie była różowa, aczkolwiek jestem za różową. Ja również. Ja również. Cieszy mnie to bardzo, to już jest zawodowe. Są opinie o tym, żeby nie były różowe, że nie jest to różowe, wieprzowe jest niezdrowe. Ja jestem za różowym też jak najbardziej. No a ulubiona metoda przygotowywania polędwiczki wieprzowej? No w tej chwili techniki poszły daleko do przodu i moją ulubioną będzie niestety... Dlatego też pytam. Będzie sous vide, bo po prostu jest to trafione w punkt, idealne. Musimy polegać na czuciu. To co będziemy czuli pod tym mięsem, pod ugięciem się paluszka,
Czyli nie ma jak dotyk? Nie ma. Dotyk jest zawsze pożądany. Ja też nie ukrywam, że za metodą wolnego gotowania jestem. Jest to super metoda. Mięso zachowuje swoje maksymalne właściwości smakowe i odżywcze, prawda? Więc sous vide jest bardzo, bardzo fajne, ale w tym momencie na przykład dziś nie mamy. Ja będę robił polędwiczkę tak zwaną à la minute, czyli serwowaną tuż przed podaniem. Ona będzie smażona z jednej, z drugiej strony, lekko bastowana masłem i odpocznie sobie na desetce, różowiutka, fajna, soczysta. Będę solił i będę pieprzył przed samym smażeniem, bo tak jak mówiłem, soli i pieprzu nie dodaję do marynowania, gdyż ono gdzieś tam to mięso może zaburzyć. Są różne podejścia do tego solenia i pieprzenia. Teoretycznie nie zmienia to potem waloru, bo nie zmienia, aczkolwiek ja wolę też posolić dopiero po smażeniu. Tak. Czyli się użyć dobrej soli. No na pewno nie tej soli miałkiej, kuchennej, która jest dostępna w sklepach. Najlepsza była to sól taka gruboziarnista, sól płatkowa, czyli morska. Teraz chyba himalajska jest taka najbardziej prawda? Jest drogą solą. Możemy już iść krok dalej i nawet zwykła sól może nam poprawić smak dania. Naszych dań, bez nawet w domu. Zdecydowanie. Ulubiona historia z polędwiczką w roli głównej? No, na pewno jak byłem młodszy, to nie raz przyciągnąłem, nie raz przypaliłem, to nie o tym będziemy mówić. Praktykacz nie mistrza. Tak, ja bym zapytał, jaką polędwiczkę macie, z jakiego mięsa, bo to w tej chwili są mody na różne rasy. Na rasy świnek. Rasy świnek. I jaką to mamy? Nasza jest polska, najlepsza polska wieprzowina. Jak polędwiczki i wieprzowej nie zepsuć, to zrobić, żeby była najlepsza? No smaży się z wyczuciem. Wasze kawałki są takimi kawałkami delikatnymi, malutkimi, że wystarczy dosłownie po 2-3 minuty z jednej strony i mamy gotową polędwiczkę. Dłuższy okres powoduje to, że ona będzie twarda. Sucha. Będzie sucha, nie będzie soczysta, nie będzie smakowała. To ja poproszę, żeby szef był blisko nas cały czas i w razie czego zaglądał tutaj. Postaram się. Będę was pilnował. Tak jest. Pomówiliśmy troszeczkę o polędwiczce wieprzowej, a więcej o niej opowie nasz rzeźnik. Nie pieprz pietrze, pieprzem wieprza. Wtedy szynka będzie. Będziemy dzisiaj rozprawiać wieprzowinę z hodowli podlaskiej, z małej hodowli i takiej świni zawsze szukamy. To jest polędwiczka wieprzowa, która leży pod kręgosłupem. Jest to najbardziej delikatny mięsień wieprzowy. Polędwiczka sama w sobie jest bardzo mała wagowo, bo na całą wagę wieprzowiny, która wynosi w połówce, tutaj mamy wieprze około 60 kg, ten mięsień waży tylko i wyłącznie maksymalnie od 500 gram do kilograma i temu jest to ten droższy mięsień wieprzowy. Jest to mięsień niepracujący. Jest to delikatny mięsień, który wymaga bardzo krótkiej obróbki termicznej. Kolega tutaj obiera z plew, ze ścięgien, które są niepotrzebne i niedalne. To oczywiście się wykorzystuje do wywarów, do innych rzeczy. Polędwiczka jako mięsień bardzo delikatny potrzebuje krótkiej obróbki termicznej, czyli smażenie. Pieczenie polędwiczki powoduje, że ten mięsień się za bardzo spina, wysycha, więc ja proponuję mini kotleciki lub też smażyć w postaci polędwicy wołowej, czyli cięcie na większe elementy, gdzieś w ten sposób i usmażyć w całości, a potem ewentualnie podzielić na porcje. Polędwiczka wieprzowa lubi pieprz, sól, można też podkreślić jej smak jabłkami, gruszkami, które w tym momencie są w sezonie. To powoduje, że przy tak delikatnym smaku, jak ona ma sama w sobie, te owoce nasze, polskie, bardzo ładnie podkreślają smak. Nie pieprz pietrze, pieprzem pieprza. Wtedy szynka będzie lepsza. W kuchni praca wre, a w sali ekspertów trwa liczenie kosztów obiadu. Nasi kucharze serwują nam dzisiaj wykwintne danie. Obawiam się zatem, że nasz obiad będzie dzisiaj więcej kosztował. Ja myślę, że ten obiad spokojnie wytrzyma nasz budżet domowy, dlatego że jeżeli użyjemy niewielką ilość polędwicy, a taka, która zupełnie nam wystarczy na obiad, czyli 100 gram, to będzie raptem w przypadku zarówno Agaty, jak i Bartka 3 zł. 100 gram. Jeżeli chodzi o tutaj danie Agatki, to tutaj możemy dopisać jeszcze sobie koszty wina. Około złotówki. Myślę, że to całkiem dobre wino. Nam to tutaj wystarczy. Za tą cenę wystarczy. Do tego jeszcze cena dodatków takich jak śmietanka, musztarda, zioła, przyprawy. Tutaj możemy kolejną złotówkę, żeby zaokrąglić. I ostatni element, czyli jeszcze jarmuż, który ma dosyć wysoką cenę, ale myślę, że taka złotówka spokojnie na jarmuż nam wystarczy. Czyli to 6 mamy złotych? 6 złotych. To niewiele. Niewiele. Jestem zaskoczona. Uważam, że jak najbardziej polędwiczkę, przez to, że jest bardzo dobrym
elementem tuszy wieprzowej, bardzo zdrowym, warto w swoją dietę wprowadzać nieco częściej. Czyli mamy 6 zł, ale to jest dla jednej osoby. Jeśli przygotujemy to danie dla, no załóżmy, 5-osobowej rodziny, czy koszt może być niższy? Koszt rzeczywiście może być niższy, nie będzie może tak w przeliczeniu 30 zł, jakby nam tutaj wychodziło z prostego rachunku, dlatego że już w tym momencie koszty ziół, koszty przypraw, które kupujemy jednorazowo do dania, już praktycznie ta złotówka pozostanie. Czyli tutaj możemy sobie powiedzieć, że praktycznie cena nie będzie 30 zł, czyli powiedzmy o tą złotówkę będzie niższa. Ciekawa jestem, czy Bartek cenowo przebije danie Agaty. Bartek w swoim daniu sporządza medaliony z polędwiczki i tutaj dla równego porównania użyliśmy również 100 gram polędwicy na jedną osobę, czyli mamy cenę polędwiczki, do tego mamy wiśniówkę. Myślę, że w granicach tutaj też około złotówki możemy sobie zapisać. Zioła, przyprawy to również będzie około złotówki i w tym momencie jeszcze dochodzi nam koszt kaszanki. Kaszanka myślę, że w granicach tutaj złotówki 80 groszy do złotówki 100 gram kaszanki jesteśmy w stanie tutaj kupić, tak? Czyli powiedzmy sobie około złotówki, czyli mamy znów podobną sytuację, podobnie 6 zł. Czyli mamy remis? Mamy remis. Mamy remis, jeżeli chodzi o ceny. Oczywiście te ceny są różne w zależności gdzie robimy zakupy, czy kupujemy większych opakowaniach, czy mniejszych. Zawsze jak będziemy żywić większą rodzinę, będzie taniej. Pani Kasiu, a co z resztkami? Czy możemy jakoś je wykorzystać? Jeżeli nie zostaną jakieś okrawki mięsa, można je zostawić. Można z tego zrobić super farsze do pierogów, do zapiekanek. Nawet można sobie to zamrozić, pozbierać większą ilość tych okrawków i zrobić sobie pyszne spaghetti. Dziękuję bardzo za teraz. Dziękuję bardzo. Warto zapamiętać, że porcja mięsa nie musi być duża. 100 gramów w dziennej diecie to wystarczająca ilość. Pani Karolino, polędwiczka wieprzowa to chyba najzdrowsze, najbardziej wartościowe mięso wieprzowe. Zdecydowanie się zgodzę. Nie bez powodu polędwiczka wieprzowa jest nazywana kopalnią wartości odżywczej. 100 gramów polędwiczki to ponad 20 gramów białka i tutaj należy dodać, że białka pełnowartościowego o pełnym profilu aminokwasów. Poza tym jest kopalnią witamin. Witamin z grupy B, B1, B2, B12, witamina A, D, witamina E. Również selen, również cynk i przede wszystkim żelazo o bardzo wysokiej przyswajalności. Panie profesorze, no chcemy jeść zdrowo, tak? Wiem, że to zdrowe mięso można osiągnąć różnymi metodami. Jakimi? To znaczy, może zacznijmy od tego, że osiągnięto w polskiej hodowli, nie tylko w polskiej hodowli, znaczący sukces, zmniejszając otłuszczenie polskich zwierząt prawie o połowę. W stosunku do tego, co mieliśmy przed 20 kilka lat. Natomiast jeżeli chodzi o doskonalenie wieprzowiny, to ono się przede wszystkim odbywa poprzez właściwy dobór i doskonalenia konkretnych ras. Rasy różnią się między sobą, tak pod względem ilości, jak i jakości mięsa. I tutaj mamy te dwie podstawowe rasy, specjaliści to wiedzą, Wielka Biała Polska i Polska Biała z Wisłoucha, którą doskonale wspiera rasa Duro. Mięso z tego krzyżowania doskonale nadaje się do tego, aby produkować wieprzowinę najwyższej jakości. Panie profesorze, rozumiem, że to mięso od tych różnych ras zupełnie inaczej smakuje. W pewnym sensie tak, aczkolwiek jest to może nie tak bardzo, że tak powiem, namacalnie widoczne, ale smakosze wyczuwają tą różnicę, ale przede wszystkim charakter prozdrowotny jakby tej wieprzowiny jest inny. Tu się wiąże to z tym, że tego tłuszczu śródmięśniowego tak, jest tych mięsie różnych ras, różna ilość. A ten tłuszcz jest ważny, ponieważ to on decyduje o smaku polskiej wieprzowiny i w ogóle wieprzowiny. O smaku decydują też kucharze. Iwona nie może się doczekać efektów ich działań. Głodni nadchodzą. Uwaga, nadchodzę ja i chwila prawdy. Obiecaliście, że tego dania nie zepsujecie i co? Obiecanki, to tak, jak to mówią. Nie do małej wiary, my nic nie psujemy. Trzeba wierzyć w nas, kochana, przecież jeszcze przed nami kilka odcinków, a dopiero się rozkręcamy. Ja wierzę, ale boję się o opinię ekspertów. A eksperci na pewno będą przekonani do tego. Mamy przygotowaną polędwiczkę wieprzową, mamy przygotowaną przynajmniej u mnie kaszaneczkę, warzywa, także ja jestem gotowy do składania dania. Polędwiczka ląduje na patelni, tak jak mówiłem, smażę ją a la minut, żeby ona tylko
przed samym podaniem. Czyli króciutko. Króciutko. No, króciutko, króciutko, tak jak rozmawialiśmy z Grzegorzem, nawet dwie minutki z jednej strony, dwie minutki z prawej strony, na koniec masełko świeże, bastowanie, odpoczynek i na talerz. A takiego talerza nie powstydziłby się nawet największy artysta. Bartek przygotowuje dzisiaj polędwiczkę wieprzową z kaszanką. To jest naprawdę nietypowe połączenie, no ale cóż, on mnie na każdym kroku zaskakuje. A tobie, Agata? Ja też jestem na absolutnym finiszu. Jarmuż upieczony, jarmuż ugotowany, pietruszka ugotowana, pióre już jest. Czekam, aż się rozgrzeje tłuszcz i smażymy i możemy wam serwować. Świetnie, no to czekam. Polędwiczka Agaty w towarzystwie jarmużu i pióre prezentuje się wyjątkowo apetycznie. Fajne połączenie jarmużu z musztardą. Dość delikatne smaki, ja mam troszeczkę mocniej, ale myślę, że to danie będzie naprawdę fantastyczne. Czy może być przyjemniejszy egzamin niż wspólna biesiada? Mięso przygotowane przez kucharzy na dwa tak diametralnie różne sposoby dowodzi, że delikatne polędwiczki wieprzowe to mięso z charakterem. Agata i Bartek pokazali wielkie możliwości. Dzisiejsze potrawy naprawdę smaczne. Polędwica krucha, zarówno tutaj w daniu Agaty, jak i Bartka. Myślę, że na pewno przepis do kupienia i do zabrania ze sobą do domu. Sam bardzo często przygotowuję w domu różnego rodzaju potrawy z polędwiczek, ale tak doskonałych jeszcze mi się nie udało zrobić. Dwa dania mi bardzo smakowały i uważam, że przygotować polędwiczki w tak smaczny sposób to jest nie lada wyzwanie. Jednak Bartku, wybacz mi, ale bardziej pasowała mi wersja Agaty, która ma ode mnie ogromny plus za wykorzystanie również jarmużu, który pięknie się skomponował z polędwiczką. Tak jak obiecali, że wykonają je prawidłowo, że nie przeciągną, tak zrobili i jestem zadowolony z tego dania bardzo. Wykwintne polędwiczki wieprzowe to danie dla koneserów. Na pewno je pokochacie. Wszystkie przepisy znajdziecie na naszej stronie internetowej wieprzapieprzem.pl. A ja tymczasem zapraszam na nasze kolejne spotkanie z wieprzowiną. Nie pieprz pietrze, pieprzem wieprza. Wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie po to wieprza pieprze, żeby mięso było lepsze, żeby mięso było lepsze. Ależ będzie gorsze pietrze, kiedy wieprza pieprz się wetrze. Tak się sprzecza Piotr z wieprową, wreszcie posłał po teściową, wreszcie posłał po teściową.